W okolicach miasta Pasvol doszło do eksplozji gazociągu łączącego Litwę i Łotwę. Przyczyny zdarzenia są wyjaśniane. Władze zapewniają, że wybuch nie powoduje problemów z dostawami gazu. Jak podają media, do eksplozji doszło około godziny 17:00. Wybuchł pożar. W okolicy na szczęście nie było budynków mieszkalnych. Według informacji nikt też nie ucierpiał. Na miejsce natychmiast udały się służby ratownicze, straż pożarna i policja. Dyrektor Litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego mówi o awarii technicznej. Mówimy o rurociągu, który ma około 40 lat. Myślę więc, że jest bardzo prawdopodobne, że jest to awaria technologiczna. I oczywiście nie możemy wykluczyć innych możliwości. Wszystkie zostaną dokładnie sprawdzone, wskazuje kierownik wykonawczy Ambergrid, głównego operatora przesyłowego gazu ziemnego na Litwie. Przyczyna wybuchu zostanie wyjaśniona po przeprowadzeniu dochodzenia, które już się rozpoczęło, więc spodziewamy się odpowiedzi w ciągu najbliższych kilku dni. Uszkodzony rurociąg transportuje gaz ziemny z Kłajpedy na Łotwę. Według zapewnień łotewskiego ministra do spraw klimatu i energii wybuch nie powoduje problemów z dostawami surowca. Potwierdza to także operator. Mamy dwa rurociągi równoległe, więc teraz przepływy gazu są kierowane na Łotwę przez drugi rurociąg. Według wstępnych szacunków usunięcie awarii zajmie kilka tygodni.